Niedziela Palmowa upamiętnia opisany przez biblistów wjazd Jezusa do Jerozolimy. W Kościele katolickim niedziela poprzedzająca o tydzień Wielkanoc to Dzień Święcenia Palm, a także początek Wielkiego Tygodnia. W wielu polskich parafiach odbywają się z jej okazji procesje. W Suwałkach specjalne zaproszenie na obchody Niedzieli Palmowej wystosował do mieszkańców ksiądz Lech Łuba. Szczęść Boże, dzień dobry, najbliższa niedziela to już ostatnia niedziela Wielkiego Postu Roku Pańskiego 2019. Jest to niedziela szczególna, owszem ostatnia przed świętami, ale niedziela, jak Państwo tutaj widzą, która nosi imię Niedziela Palmowa. Owszem, jest to niedziela uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, ale właśnie w takim dniu przychodzimy do kościoła z palmami. Jeżeli chodzi o każdą parafię, to w każdej parafii podczas każdej mszy świętej czy pod koniec mszy świętej są procesje z palmami i oczywiście święcenie tych świętych gałązek poświęconych, a wtedy już świętych, które oznaczają właśnie ten dawny wjazd sprzed 2000 lat Jezusa do świętego miasta Jeruzalem. Jeżeli chodzi o naszą parafię świętego Kazimierza, myślę, że w innych parafiach też, ale tutaj mniejszym bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Najpierw na godzinę 10:30 zgromadzimy się tutaj przy kościele starym, że tak powiem, przy kaplicy, przy kamieniu Jana Pawła II i oczywiście tam zgromadzą się wszystkie palmy, duże palmy, kilkumetrowe palmy, tak jak każdego roku, dużo palm też, tak jak każdego roku. No i oczywiście wyruszy procesy, na czele tej procesji wyruszy konik, który wcieli się w rolę osiołka i na tym koniku będzie oczywiście Pan Jezus, a więc przebrany ktoś z ministrantów czy z ludzi dorosłych. Wejdziemy tędy właśnie przez bramę trzeciego tysiąclecia i potem głównymi drzwiami do kościoła i tam w kościele rozpocznie się uroczysta msza święta. Pod koniec przy świętej będzie konkurs na najpiękniejszą i największą palmę. Były takie lata, kiedy właśnie takie palmy dochodziły do wysokości 10 metrów. Było bardzo dużo naprawdę palm. Myślę, że w tym roku też będzie nie tylko dużo palm, ale też będą duże palmy. Zachowujemy w ten sposób tradycję, a jednocześnie w ten sposób też upamiętniamy ten uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, który właśnie wjeżdżał na osiołku, a chłopcy żydowscy rzucali pod jego nogi gałązki oliwne, które właśnie te gałązki dzisiaj symbolizują palmy. Mam nadzieję, że niedzielę palmową przeżyjemy uroczyście. Mam też nadzieję, że niedziela rozpocznie tydzień, ostatni tydzień Wielkiego Postu, wielki tydzień, a zwłaszcza właśnie to Tryduum, o czym Państwu też mówiłem, czy będę mówił w niedzielę. Dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Zostańcie z Bogiem.